Kochani, ja chcę powiedzieć takie krótkie świadectwo. Jak wiecie, ja udzielam się w internecie i robię to coraz częściej. Chcę wam powiedzieć mianowicie o takiej sytuacji. Odezwała się do mnie pewna kobieta. Kobieta, która miała szukające, pragnące prawdy serce. Ona szukała Boga z całego serca, ale była w miejscu takim, jakim była. Nie będę tutaj wymieniała kościoła ani denominacji, bo to nie o to chodzi. I wiecie, ja jakiś czas temu uwolniłam w posłuszeństwie Duchowi Świętemu świadectwo i takie krótkie poselstwo o modlitwie językami. I w ogóle biologiczna siostra przesłała jej to świadectwo. I ta kobieta powiedziała mi, że kiedy obejrzała to świadectwo, to jakby ogień ją uderzył. Po prostu zapragnęła się ze mną skontaktować. I wiecie, Bóg zawsze odpowiada na pokutę, od razu. Ta kobieta chciała wyjść z tego miejsca, w którym była, i Bóg odpowiedział. Wiecie, ona jest ze mną teraz w kontakcie, ona jest w naszych nauczaniach. Bardzo dobrze się w tym wszystkim czuje. Zmieniła swoje myślenie i swoje zdanie na temat generalnie gdzieś naszego kościoła, plotek i tego, co dzieje się na internecie, jeśli chodzi o hejt na naszych pastorów. Ponieważ ja też jej nie naciskałam. Ja powiedziałam ci, daję to, co sama dostałam. Ja wzięłam i to u mnie działa. Ja poznałam prawdę i jestem w niej. Kochani, ja was chciałam z tego miejsca gorąco zachęcić, bo Bóg mówi bardzo wyraźnie w mojej komorze do mnie, że wielu ludzi modli się do Niego o wielkie objawienie, o przełomy. Ale to, co dostali od Boga, te dary, o które się modlili, dar uzdrawiania, nie korzystają z tego. Są ludzie, którzy często przechodzą na ulicy obok ludzi, którzy idą o kulach, którzy idą na wózku i pozostają obojętni. Chcę ci powiedzieć, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, ale Bóg widzi ci w miejscu ukrytym. I to miejsce ukryte jest wtedy, kiedy mijasz tego człowieka. Bo wiecie, ja jestem w takim miejscu teraz, że dzieją się w moim życiu rzeczy dotyczące gdzieś tam mojego serca i głębokich relacji z ludźmi, których nigdy nie miałam, i w związku z tym poszłam na terapię do Artura, bo ja byłam bardzo odważna gdzieś, wbrew pozorom, i zawsze chodziłam na ulicę, ale nie potrafiłam budować głębokich relacji. I teraz, wiecie, mam przekonanie w sercu, że to, o co chodzi, to chodzi właśnie o tego drugiego człowieka i relacje z nim. Wiecie, ja wczoraj o 22 godzinie dostałam taką myśl, modliłam się na językach, żeby się skontaktować w ogóle z tą kobietą. I bardzo mi się nie chciało, bo ja chciałam czytać sobie książkę, bo ja chciałam kolejnego duchowego pokarmu. I tak wzięłam tą książkę do ręki i mówię, będę czytać, ale w sercu czuję, że mam zawrócić, że mam się do niej odezwać. I wiecie, ta kobieta odebrała tego messengera i zaczęłyśmy rozmawiać. I powiedziałam jej słowa i ona do mnie powiedziała tak: jesteś odpowiedzią na moją modlitwę sprzed 10 minut. Właśnie o to wołałam do Boga, a ty jesteś. Bądź posłuszny Duchowi Świętemu, a będziesz oglądała wielkie rzeczy w swoim życiu. I nie zatwardzaj swojego serca. Jeśli Duch Święty mówi ci, że masz udostępnić świadectwo na internecie, choćby to dotyczyło złamanego paznokcia i przyjęcia uzdrowienia, zrób to. Bo jak Bóg ma odebrać sobie chwałę? Jak Bóg ma łączyć ludzi, jeśli my nie robimy tego, co Duch Święty do nas mówi? Słuchajcie, my mamy prawdę, jesteśmy w miejscu życia. Ale co z tymi, którzy pragną i łakną prawdy, wołają do Boga? Ale to nie może się zadziać przez to, że my po prostu jesteśmy nieczuli na głos Ducha Świętego. Lepiej spędzić z Bogiem czas 5 minut krócej, a poświęcić człowiekowi godzinę dłużej i przynieść w ten sposób owoc do życia tego człowieka, niż po prostu czekać na kolejne wielkie objawienia. Bo nic się, chce ci z tego miejsca powiedzieć, dalej nie zadzieje. Tak mi Bóg powiedział do mojego serca. Nic się nie zadzieje dalej, jeśli nie będziesz posłuszna w tym, co mówię do ciebie. Amen. Amen.